Siemaneczko, z tej strony Tuba. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy totolotka, bo żeby wygrać, trzeba grać. A ja gram, ale nie sprawdzam. To jest właśnie to, to jest to dobre, nie? Z kiedy ja mam te totolotki? O ludzie, z kwietnia. No nie wiem, czy to jest właśnie ważne. Nie tylko z kwietnia, bo to już jest z różnych miesięcy. Jeden jest w miarę nowy. Dobra, sprawdźmy sobie z kwietnia. Czy coś wygramy, czy nie? Gdzie ta myszka jest? Tutaj nowa. Gry, lotto. Wygrane, ale jak tu się... Nikt nie wygrał. Co? Za piątkę jest 3,5 tysiąca? Proszę cię. Nie, to w plusie. 5600 na nowego iPhone'a za piątkę. Nie, to jest śmiech. Kiedyś za piątkę to mogłeś kupić mieszkanie. Panie kolego. No tak. Albo zajebisty samochód, naprawdę zajebisty, jak Mirafiori jakieś. Dzisiaj to iPhone'a sobie kupisz. I to nie najlepszego, tylko iPhone'a Pro. Ale tego małego, niedużego. Ja pierdziel, dobra, więcej wyników. Z kiedy to było? 3 kwietnia. Jak ja mogę tu wpisać? 3 kwietnia. Czy nie będziemy iść tak? Serio? Nie mogę wpisać 3 kwietnia? Data losowania, mogę, dobra. Kwiecień 3. Proszę mi pokazać. Jest. 3 kwietnia i mamy tak. 4. Nie ma. 8. Nie ma. 15. Nie ma. 16. 23, nie ma. 42, nie ma. Oszukali mnie terroryści. Dobra. Dobra, czyli to już może iść na śmieci. I teraz mamy kolejny, czekaj, żeby tak iść mniej więcej z datami. Dobra, kolejny jest z... Pierwszy jest dzień, później jest miesiąc, później jest rok, nie? To nie jest jak w Stanach, że jest poprzestawiane na kółko. No dobrze. Dobrze tam było, żebym się nie pomylił, bo to mogę wyrzucić dobry kupon. 4 kwietnia. Dobra, 6 maja. Tak? 6 maja. 6 maja, szukaj. 6 maja. 4. Nie ma. 9. Nie ma. 18. Nie ma. 22. Nie ma. 26. 46. 46 tylko trafiłem. Nie ma nic. Chyba trafił to był. A ktoś wygrał w ten czas? Nikt nie wygrał. No. Ale mierne te wygrane są. Te piątki strasznie mierne. Okej. Okay. 11 maja. W maju często grałem. No dobra. 4. Nie ma. 8. 15. 16. 23. 42. 42 tylko trafiłem. 9 zł poszło. Wygrane. Też nikt nie trafił. O dupę rozbić. No. No i teraz taki w miarę świeży sierpień z października z 5. To świeżutki. To jest teraz. Dziewięć, to chyba trafił był. Nie ma. 13, 15. Nie ma. 27, 32? Nie ma. 37. Nic nie trafiłem. Nie, kurwa. Przepraszam, że przeklinam, ale to... No 3 złote mnie uciekło. No. No. No jaka jest szansa, że wygrasz? No niska. Tak niska. 1 na parę milionów, no. No dobra. A jak... A kto wygrał? Panie, wygrał kto? Pokaż ta, czy kto wygrał.
Tu wygrał ktoś 2 miliony, równe. Jak to jest? Podatek od tego się już nie odlicza, czy się odlicza od tego? Chyba się jeszcze odlicza od tego, nie? Napiszcie w komentarzu, czy od wygranej w Totolotka jeszcze odliczają podatek automatycznie? To chyba automatycznie, nie? Jak to jest? No to 2 miliony złotych to jest... To kupiłbyś parę bitcoinów, no. Albo, no co dzisiaj za 2 miliony? No zrobisz, trochę zrobisz, nie? Jakby nie było. Tu już dalej nikt nie wygrał, patrz. O, ktoś wygrał 22 miliony. Matko bosko, to tu już jest grubo. Tu już mógłbyś dużo zdziałać, nie? No ale załóżmy, że 2 miliony wygrałeś. No to zobaczymy. Co mógłbyś kupić? Powiedzmy, że samochód jakiś. Nie wiem, czy to jest dobry na samochód. Chyba nie. Oto moto. To masz 2 miliony. To powiedzmy, ile na samochód byś przeznaczył, abyś miał 2 miliony? Taka BMW fajna, szóstka, nie? To chyba stare jest. Który to jest rok? Nie, 2015, to nie takie stare, ale ładne. Ja wiem, no spoko. No ja wiem. No. Wolałbym coś innego, panie kolego. Dobra, masz 2 miliony, czyli pół miliona na samochód to trochę dużo, jak masz tylko 2 miliony. Raczej 1/10, czyli 200 tysięcy max. Damy cenę do 200 tysięcy od. Nie wyszło od złotówki, tylko od. No dobra, od 160 tysięcy. To już fajne fury można kupić, panie kolego. X2. Silnik 2 litry trochę bieda, nie? No bieda silnik, jakby nie było. Tu już jest 3-litrowy silnik. 2.16, 6. No ładne. Czemu się same BMW pokazały? To jest ciekawe. Ładny. Taką szósteczką. Myś sobie jeździ. Tylko BMW? Nie ma innych samochodów? A bo tu o. Mercedes E-klasę. Ale klasa to. O! Jaguara F-Type'a. No to fajnie byś się woził. To już rozumiem. To już jest ładny samochód. Dla młodego mężczyzny, który by wygrał. Nie mówię o sobie, bo już jestem stary. Ale wiesz, tak zwana ta. To byłaby ta. To się zwala na tą. Na kryzys wieku średniego. O już. I też bym jeździł. No. Tylko, że jakby się coś zepsuło, to pewnie w pizdu, ile pieniędzy. Ty, dużo lepszy niż ta BM-ka, panie. Kij z BM-ką, taki bym jeździł. Nie, tak na serio, to bym sobie kupił chyba Teslę. I przyspieszenie by miał takie, że ten Jaguar to by przy tym klęknął. Nie miałby szans. To jest 2 litry turbo. Panie, to jest 2 litry tylko. To szapoba. Same BM-ki, ja nie wiem, co to się dzieje. Trochę Audi. W tej cenie zostaje BMW i tyle. No dobra, wiemy, o co chodzi, ale jakieś mieszkanie by jeszcze było w Warszawie, panie kolego, starczyłoby? O domu nie mówię, bo to nie ma szans, ale mieszkania. Warszawa. Kupiłby? To 8 koła za metr. To nie jest tak. Czego mi nic nie pokazało? Czego nie ma nic? Nic nie ma? Nie Warszew, tylko Warszawa. Co to mi to, kurde?
pokazała. Może dlatego, no. A widzisz. 1 000 000 zł, panie, mieszkanie 62 metry w Warszawie. Ja pierdziu. Serio? Tu to jakiś szatan będzie mieszkał. Dobra. 1 000 000 zł, mieszkanie w bloku? 60 metrów? Ja pierdziu, co się porobiło. Polski złoty coraz tańszy, panie kolego. Ale ładne mieszkanie, poważnie. Tu se wchodzisz. Tu masz ten tego, kuchnia, pokój. Kurwa, ale 1 000 000 zł. To bym kupił 4 inne w innej miejscowości. O tym metrażu. Serio ci mówię. Dużo. Warszawa to jednak droga. W stolica? No to wiesz, za 500 000 kawalerka. Matko bosko. No 37 to nie tak, to nie taka kawalerka, bo to trochę takie to jakby dwa pokoje, nie? To już nie kawalerka, nie? Ale 500 000. 3 pokoje 600. 386 tysięcy jeden pokój. Patrz, 400 koła prawie dostajesz za... Ja pierdziu! Ciężko w to uwierzyć. Już mógłby nie robić zdjęć tej starej kanapy, aby ją przykryć czymś, żeby to tak nie wyglądało. Ściany krzywe jak jasny gwint, zobacz. To wszystko do remontu, generalnego. To u mnie lepiej wygląda. Może nie, ale podobnie, no. Ubodzę, jakie biurko stare. Nie no, kuchnia ładna, tylko tapeta trochę puszcza, nie? O, nie. Wszystko do remontu, tu brudno jest. Tu brudne ściany, mógłby nie robić zdjęć brudu, no co ty. Co to, to jakaś agencja? To oni są dychę za metr? Matko bosko. 16 tysięcy za metr? 18... Co? Co się dzieje? 18 tysięcy za metr? To gdzie to? Gdzie to mieszkanie? W bloku? W takim bloku? Tu był jakiś nowy, luksusowy blok. Co to za sto? To jak u Kiepskich stary blok. Nie no, tu w środku ładnie, no. No ale dobra, 18 tysięcy za metr, please, proszę cię. Parkiet ja mam też ładny. To ty za ten 1 000 000 zł, to za wiele byś nie działo. Ciężko byłoby się zmieścić z tym mieszkaniem. A tu znowu... Aha. Drogie mieszkanie, o Jezu, ja nie wiedziałem, że aż takie drogie. 72 metry to piękne, duże mieszkanie. Nie w moim stylu zupełnie, bo ciemne strasznie. Ja nie lubię ciemnego takiego mieszkania. Ale jak to ta kuchnia jest tak po środku? No dziwnie, nie w moim stylu. Nie chciałem mieć tak kuchni po środku jakoś. W przedpokoju. Łazienka ładna. No, fajna. Ale styl ciemny strasznie. Co to tak ludzie na to ciemność, taka ciemność? No nie wiem. To mieszkanie, panie kolego, drogie jak jasny gwint. To dzisiaj kup mieszkanie, to panie, 1 000 000 zł musisz mieć. Na kawalerkę. No na kawalerkę nie, no ale na takie większe mieszkanie dla rodziny, masz 5 osób. 5 osób to dużo, muszę mieć tych dzieci. No dobra, masz 4 osoby, nie? Nie tak dużo, bo trójka dzieci, no to też nie jest tak. Nie? No ale niech będzie dwójka dzieci, no to przydałyby się 3 pokoje, nie? No. To 600 koła, panie kolego. 600 koła. Sztukę. Nie, to ładne mieszkanie, no. Podoba mi się. Duży pokój. Tylko te rury, kurde. Stare budownictwo. No. Wiesz te rury? To już wiesz, że to jest stare budownictwo, panie, jak jasny gwint. Ale ładne. W bloku, no. Kurde, panie, kurde. Ja jestem w szoku. No, no to zamiast tego... Opadak jak walnął w dół. Zrobiło się M. Ha, ha, ha! Oj, widzisz, i poszło! Zamiast tego to... Bitcoina strzelić. Bitcoin spada, zrobiło się M jak miłość. Oj, żeby nie spadł bardzo, nie jestem doradcą finansowym. Pamiętaj, to wideo jest tylko rozrywkowe. Więc zanim zainwestujesz swoje ciężko zarobione pieniądze, skontaktuj się ze swoim doradcą lub zrób własne rozeznanie. Muszę ci powiedzieć. Tu może odbije, ale nie wiem. W każdym razie, tu jakbyś wpompował te 2 000 000 tu gdzieś,
25 June, to dzisiaj miało być 4 miliony. No właśnie. No właśnie. To jest wszystko krótkotrwałe, ale ja ci powiem, że pewnego dnia, jak będziesz widział, oglądał to wideo i zobaczysz 62 tysiące, taniocha było, taniocha. To tak jak parę lat temu, no. O tutaj. Tu każdy płakał, o Jezu, 20 tysięcy, ale drogo. No, dzisiaj jest za 60, no. Kiedy to było? Parę lat temu. No. Poczekaj jeszcze 4-5 lat, jak będziesz to widział, to jaka taniocha była, no. No właśnie, trzeba brać. Dzisiaj ja bym komuś powiedział, że chcę mu sprzedać bitcoina za 20 tysięcy, to mnie w ręce całował, panie kolego. No. Czy by mi drzwi w samochodzie otworzył? Panie! No ja. Tak nie. Także pamiętaj o tym. Historia jest taka, jaka jest. No i, widzisz. Smartfony coraz droższe, samochody też. Dacia Sandero 40 tysięcy. Nie, 41 900 za Dacie? Nie podoba mi się. Pozdrawiam i polecam.